Witam Was ponownie w materiale na gorąco. No po raz kolejny zapewne nie jest to jakaś straszna tajemnica, biorąc pod uwagę to, że mogliście się przyjrzeć naprawdę planszy reklamującej ten materiał, co tu będzie w środku, ale tak czy siak myślę, że no, otwarcie tego to jednak co innego niż przyjrzenie się obrazkowi. No więc przystępujemy do dzieła. I tu naszym oczom ukazuje się ten oto zestaw Conquest First Blood. Słuchajcie, parę słów na temat tego, gdzie kupiłem to. W Polsce jest parę miejsc, w których to można kupić. Ja kupiłem to w sklepie Mini Bitwa. Fajnie, fajna obsługa. Nie mieli tego tak naprawdę na stanie. Co więcej, nie mieli tego też w ofercie. Znaczy nie można było nigdzie znaleźć tego konkretnego zestawu, żeby w niego kliknąć. Napisałem do nich. Wstawili zaraz to do sklepu, przesłali mi link od razu, prawda, żebym sobie mógł kliknąć, powiedzmy tam od razu z wiadomości i to zamówić. Zamówiłem i przyszło no, generalnie w takim czasie no, w porządku. Powiem tak, w porządku, jakoś mi się strasznie nie paliło, biorąc pod uwagę, że tego u nich nie było, musieli to, że tak powiem, sprowadzić i wysłać do mnie. Bardzo jestem zadowolony, że tak powiem, z obsługi Mini Bitwa. Myślę, że wszyscy już teraz znają ten sklep, jest to chyba dość popularne miejsce. Dobrze, teraz sam zestaw, co to i dlaczego to, zanim go otworzymy. Słuchajcie, to jest taka gra Conquest, chyba z 2017, tak mi się wydaje. Jest to Mass Battle, czyli gramy, prawda, taka fantasy gra, w której przesuwamy oddziały. Dość fajna mechanika, jeśli chodzi o wystawianie oddziałów i w ogóle no, to rozgrywanie bitwy, nazwijmy to, bo tak naprawdę zaczynamy już grać w momencie wystawiania oddziałów. Takie tam, powiedzmy, fajne rzeczy i też wpływa na to, co wystawiamy w naszej armii i co będziemy mogli wystawić, powiedzmy, że jednostki lekkie można wystawiać, znaczy jest większe prawdopodobieństwo, że wystawimy te jednostki lekkie wcześniej, w czasie bitwy, co nam da, że tak powiem, bonusy do wystawiania następnych jednostek i to jest dość fajne. Ja tak obserwowałem tą grę i tak byłem zainteresowany, niby nie, ale słuchajcie, jak zacząłem tych panów, no to są Wardun. No ale powiedzmy sobie szczerze, że wszyscy, łącznie że tak powiem, z producentami, wydawcami tej gry, bardzo często mówią na nich orki, no bo to są orki w świecie Conquest. Posłuchałem ich flafu, posłuchałem też flafu o innych nacjach. No muszę przyznać, że to w jaki sposób ta gra jest wydawana, no budzi podziw, biorąc pod uwagę, że to taka firma, no nagle pojawili się i zaczęli wydawać, jak dla mnie przynajmniej, bo szczerze powiedziawszy nie znam historii firmy Parabellum. Wiem, że to są Grecy, to znaczy firma jest z Grecji. Natomiast ten zestaw jest to coś świeżego, znaczy świeżego w sensie, że to jest First Blood. Oni stworzyli taki, i słusznie, znaczy biorąc pod uwagę kwestie marketingowe, stworzyli taki system skirmiszowy, First Blood, i zaczęli wydawać do niego zestawy z istniejących już bardzo często figurek. Słuchajcie, nie będę Wam bardzo długo opowiadał o tej grze, to znaczy o świecie Conquest, powiedzmy. W każdym razie to są tam, że tak powiem, interesujące podejścia do niektórych rzeczy, szczególnie do czegoś, co twórcy nazywają ich wersją elfów, czyli do The Spires, nie wiem, przeczytajcie sobie, jest to dość no, zaskakująca, no nie wiem, rasa, powiedzmy, obcych z kosmosu, znaczy tam, powiedzmy, w pewnym sensie, znaczy no, fajne, o ile, powiem Wam tak, o ile mi się nie podobały za bardzo, szczególnie te pierwsze figurki do tych The Spire, także po przeczytaniu flafu nabrałem, że tak powiem, chęci grania nawet nimi. Bo fajne. Ja nie jestem, słuchajcie, mnie niepotrzebny jest flaw do grania. Mnie tam po prostu musi coś ruszyć. Albo figurki, że są fajne i mi się podobają, albo flaw właśnie czasem stwierdzę, że jest fajny. No i do tych gości mnie flaw ruszył i szczerze mówiąc, chętnie bym nim pograł. Ale tak naprawdę, żeby kupić pierwszy zestaw do tej gry, no to zdecydowanie jak zacząłem orków, to stwierdziłem, muszę mieć, koniec. I czy będę grał w tą grę? Szczerze powiedziawszy jeszcze nie wiem. Bardzo chętnie bym spróbował First Blooda, to znaczy tego skirmisza i pewnie to zrobię. Być może sam dokupię jeszcze drugi zestaw, prawda, taki tego First Blooda do innej nacji i wtedy zobaczymy, co to się będzie działo i jak ta gra wygląda. Z tyłu
przykład pomalowanych figurek, no tylko popatrzcie. Absolutnie fantastyczny chłopak. No nie wiem, nie, ja jestem, znaczy to tak jak mówię, to już może od jakiegoś czasu tego bardzo nie znać, bo gram też w gry historyczne i takie różne inne, ale ja jestem po prostu orkowym generałem. Jak widzę orków, to że tak powiem, zaciskam piąstki i zaciskam ząbki i przebieram nóżkami. Natomiast szczerze powiedziawszy, ostatnio całkiem sporo różnych zestawów orków i goblinów, powiedzmy, że jest wydawanych, więc na nią dwie nie zaopatruję się we wszystkie, ale ci. No jak zobaczyłem, to stwierdziłem, okej, dobra, zestaw widzicie, pudełko jest dość duże. Słuchajcie, co ciekawe a propos tej gry i co, no szczerze powiedziawszy, myślę, że może niektórych odstraszać, że jest to gra w innej skali niż nasze zwyczajowe 28 mm, bo ile dobrze pamiętam, a nie pamiętam w tym momencie dobrze, to oni się reklamują jako 38, bo wydaje się, że nie 32, tylko 38. No nic, rozpakujmy i zobaczmy, jak to wygląda w środku. Bardzo estetyczne to jest, bardzo mi się podoba ta grafika i w ogóle to zestawienie kolorów tutaj na tym pudełku. Fajne, że tak powiem, pudełko z wieczkiem, doceniam. No i rzućmy okiem na to, co znajduje się w środku. Widziałem te figurki, znaczy z bliska można znaleźć oczywiście ich recenzje w internecie, natomiast wiecie, powiększone rzeczy często wcale nie wyglądają lepiej niż, że tak powiem, w swojej naturalnej wielkości. W każdym razie to, co tutaj widzę, wygląda fantastycznie. Zaraz się przyjrzymy temu z bliska, zobaczmy, co tutaj w ogóle jest jeszcze w tym pudełku. Czyli tak, mamy dwie ramki, to są figurki z różnych zestawów, no bo to jest generalnie, tak jak mówię, zestaw do skirmisza, więc są tu wymieszane figurki. Z każdych z tych zestawów oryginalnych można zrobić dwa rodzaje wojowników. To takie w sumie chyba Games Workshopowe podejście i to w sumie fajnie. O tym za chwilę. Czyli mamy dwie ramki takich panów i tutaj jest jedna, chociaż nie, to będą inne ramki. Słuchajcie, nie wiem. Nie, tak, ok, to są dwie różne ramki, przepraszam, różnych panów. To będzie jakaś ramka dowodzenia albo i nie. Tu nie wiem, nie powiem wam, ok, nie wiem, są w każdym razie takie ramki, każda ramka jest inna, jaka się znajduje w tym zestawie. Tutaj mamy podstawki, widzicie, zarówno, mimo to, że to jest prawda ten skirmisz i gra się na pojedynczych podstawkach, no są chyba zwykłe 25, znaczy zwykłe, no zwykłe w sensie, że 25, natomiast od razu, jeżeli byśmy się chcieli, prawda, przesiąść na tą wersję dużą gry i budować oddziały, to od razu mamy treje, bo z takich, powiedzmy, klocków ten, prawda, oddziały do oryginalnej gry budujemy. Bardzo, bardzo fajne, bardzo fajne. Słuchajcie, oglądając zresztą już to na internecie, jestem zachwycony tym, jak ten produkt jest, tak powiem, podawany do jedzenia. Zobaczcie, w tym pudełku znajduje się wszystko tak naprawdę, znaczy poza kośćmi. Tu mamy karty, których się używa, od razu w koszulkach, podkreślę. Tu, słuchajcie, znaczy jeszcze nie wiem, nie próbowałem, ale tu są, widzicie, kody, którymi możemy sobie strzelać cechy, parametry danej jednostki. I wedle autorów, jeżeli jakiś update będzie do cech danej jednostki, to on będzie automatycznie wprowadzony tutaj, nie trzeba będzie żadnych kopsztosów, że tak powiem, wyprawiać i płacić, tylko bip i będą update'nięte oczywiście automatycznie tutaj dla nas te no te cechy charakterystyki. Tam coś wypadło zapewne z tego bohatera. No jak widzicie, jest tu parę kart, dlatego że te niektóre jednostki mogą służyć jako właśnie tak, z jednych się buduje Blooded i Braves, a z drugich z kolei się buduje Hunters albo, prawda, tych takich fantastycznych kolesi w pióropuszach i w tych Slingers. Super. Bardzo, bardzo fajne. Co dalej? Słuchajcie, mamy jeszcze, bo no tak, większość figurek do tego systemu jest plastikowa, natomiast są bohaterowie, którzy są żywiczni. Wow, okej, pudełeczko na bohatera już jest dla mnie zachwycające. To jest koleś, który nazywa się Predator. No super, za chwilę go oglądniemy, słuchajcie. Znaczy, przyglądałem się na razie na filmikach tym żywicznym figurkom, wyglądają absolutnie fantastycznie. No ale to zaraz, zobaczmy co dalej. I tutaj mamy... O, tutaj jeszcze mamy, o proszę, no tak, to bardzo przydatne, jak składać chłopaków, to się zawsze przyda, Warden Faction Starter, tak, i tutaj mamy z kolei książkę całkiem sporą do First Blooda, czyli jak grać, no jest to napisane, że jest to Wardoon Edition, nie wiem co, pewnie będą tylko statystyki do Wardoonów, jest to całkiem spora ta książka, muszę wam powiedzieć.
Dwarf Events and Special Rules. Draw, przepraszam, nie Dwarf, już widzę. Okej, okay. Kurczę. No tak jak wam mówiłem, podanie tego do jedzenia, że tak powiem, no jest to bardzo całościowy produkt. Znaczy zakładam, że prawda, trzeba kostki jeszcze i coś do mierzenia i można grać. I jest od razu książka, nie wiem, strasznie mi się podoba, jak oni te produkty. Zresztą no pozostałe też, prawda, swoje produkty pakują. W tym momencie widzę, że co chwilę są jakieś deale, że tak powiem, na te rzeczy. No muszę przyznać, że to nie są tanie figurki, okej? Okay? One są, no... są Games Workshopowo cenione, no tak jakoś mniej więcej. No w każdym razie, możecie sobie to łatwo sprawdzić, nie są to tanie figurki. No natomiast, no nie wiem, tak jak mówię, tego, ten system, czyli tego, prawda, Warcry'a, First Blooda, Boże, przepraszam, chętnie bym spróbował i zapewne to się wcześniej czy później stanie. No dobra, teraz przyglądnijmy się, co jest na tych ramkach. No więc no, ciężko powiedzieć, że zacznijmy od góry może, ale zacznijmy od któregoś, że tak powiem, końca. No ramki są naprawdę profeska, muszę wam powiedzieć. Bardzo, no cóż tu dużo mówić, Games Workshop moim zdaniem, że tak powiem, ciągle prowadzi, jeśli chodzi o zapełnianie ramek, jakieś ich nawet planowanie i to tu wygląda bardzo podobnie. Naprawdę całe to jest wypełnione figurkami. Tak jak już mówiłem, można tu stworzyć dwa rodzaje panów, to są ci Blooded i Braves. Ci Blooded to są chyba tacy bardziej elitarni, o ile dobrze pamiętam, jak usłyszałem, tylko oni są, że tak powiem, wyposażeni w broń, prawda, z jakiegoś tam metalu, żelaza czy tam stali. Ilość rzeczy na tych panach jest niesamowita. Pomalowanie tego będzie samą przyjemnością, znaczy w tym sensie myślę, że nawet średnie pomalowanie to, natomiast przyłożenie się w sensie, że pomalowanie tych szczegółów da efekt naprawdę piorunujący. Tak mi się wydaje. No jest tu masa rzeczy. Oni mają taki feel, taki środkowoamerykański, w sensie, prawda, Aztekowie, Inkowie i taki trochę afrykański też. Nie no, rewelka. No, mnie się oni strasznie podobają. No zresztą tak jak już powtarzałem, dlatego ich kupiłem. No co wam mogę powiedzieć? No, ciężko powiedzieć, czy... Żadnych nadlewek na oko nie widać, no na pewno będą moldliny. Oczywiście jak już skończymy się temu przyglądać, to złożymy jakiegoś takiego pana i porównamy z innymi figurkami. Z innymi figurkami nie do Conquesta, no bo no cóż, nic na razie innych nie mam. Natomiast no porównamy do jakichś innych orków i innych figurek. Popatrzcie, niektóre te bronie są prawda fantastyczne. Jakieś takie, prawda, kościane, te włócznie, jakieś tu wymyślne topory z kamieniami, bo tu jakieś zapewne twarde coś, jakiś obsydian czy krzemień, tu, prawda, można postarać się wymalować. Bardzo nie są tacy, znaczy mimo posiadania, że tak powiem, potężnego naprawdę umięśnienia. No, rzućcie okiem na plecy tego pana. A, okej, zazdrość. No w każdym razie, mimo tego potężnego umięśnienia, one są takie mniej rysunkowe, że tak powiem, jeśli chodzi, jeśli by je porównać do orków Games Workshopowych. Kurczę, patrzcie, fantastyczne jakieś takie, prawda, tarcze właśnie, to jest taki dla mnie afrykański feel, takie plecione tarcze. Super to wygląda, naprawdę. No i teraz druga, prawda, z tych dużych ramek. Tutaj tworzymy oszczepników lub, prawda, procarzy. Procarze są z jakiegoś powodu, znaczy to też to nie są jakieś słowa krytyki, tylko tak sobie wymyślili, prawda. Znaczy nie, bardzo strojni, że tak powiem. Znaczy, tak przynajmniej przewidzieli to twórcy gry, żeby te oddziały tak składać. Oczywiście jak ktoś będzie chciał ich złożyć inaczej, to ich złoży. Kwestia jest tego też rodzaju, że jak tak jak mówiłem, ja nie wiem, czy będę grał w samą tą grę. W każdym razie te fiksy mi się strasznie podobają i na pewno trafią u mnie już, tak naprawdę wiem gdzie. Ale tak jak mówię, tego First Blooda bardzo chętnie bym spróbował. Nie tak jak mówię, tu oszczepnicy, prawda, i te proce, takie super, no. Slingi. I tutaj z kolei, prawda, widzimy te fantastyczne pióropusze. Znaczy to jest tylko jeden tak naprawdę, czyli to na tej dodatkowej ramce są, tak. No. To jest po prostu ten oddział się, że tak powiem, nie mieści na jedną ramkę. No super, no muszę się przyznać, nie mogę się doczekać, kiedy sobie tutaj kogoś złożę i spróbuję pomalować. I słuchajcie, tu jeszcze taki mały bonus. Te figurki są obecnie robione w Polsce. I co fajne, jeżeli poszukacie, że tak powiem,
na internecie, to dowiecie się, zresztą to można sprawdzić, że poprzedni producent tych plastikowych ramek, który był, nie wiem, gdzieś tam, no jakość była gorsza. To znaczy nawet nie tyle samych figurek, ale faktycznie widziałem, jeden tam facet na internecie pokazuje, że strasznie ciężko było się pozbyć tych łączeń. Były takie wielkie, grube łączenia, prawda, do tej ramki, tych części. Ciężko to było wycinać i ciężko to było się potem tego pozbyć. Natomiast tu już mamy bardzo klasyczne i no takie niczym nie różniące się, prawda, od dostępnych na rynku te zaczepienia, powiedzmy, tych właściwych części plastikowych. No cóż mogę powiedzieć? No tylko tyle, że jak na razie bardzo mi się te figurki podobają. Absolutnie nie żałuję, że je sobie zakupiłem. No tu widać u góry, znaczy wróciwszy tutaj pod światło, jak ich przywracam, to tu widać troszkę nadlewek delikatnych, które trzeba będzie skrobnąć. No tak jak mówiłem, dużo się na tych figurkach dzieje, więc no w niektórych wypadkach skrobanie tego może być no nieco kłopotliwe, powiedzmy. Nie, no tutaj fantastyczne. Popatrzcie, taki naprawdę film południowoamerykański, tych Indian południowoamerykańskich. No te hełmy są no, naprawdę wymyślne. Wow, okej. Okay. Super, super. No i tutaj jeszcze jakaś taka pierwsza mała ramka. No z tego co widzę, to jest zestaw do tych, czy jest jakiś command. Nie wiem, w sumie no, są tu jakieś dodatkowa tarcza, dodatkowe włócznie. No to są ci Braves. Tu jest jakiś taki pan z dreadami, sympatyczny. No w każdym razie, no wygląda, że po prostu tam się już nie mieściło, więc jest to taka dodatkowa mała ramka. No i znowu piękne części, troszkę główek tutaj dodatkowych. Wydaje się, że strasznie sporo głów tu jest. Tu jest jakiś pan a la Bane. No tutaj mamy rzeczone pióropusze na plecy, prawda, tych procarzy. No i troszkę drobnych części. Rączki, niektóre rzeczy to nie wiem, co są, jakieś czaszeczki, no, proca. Tu są jakieś hełmy po raz kolejny, jak wyciągnięte z Apokalipto. No okej, dobra, rzućmy teraz okiem na tego żywicznego pana. No więc tutaj mamy tego bohatera. Tak jak już mówi, nazywa się on Predator. I zresztą, no cóż, troszkę pije w tamtym kierunku. W kierunku tego, prawda, już klasycznej bestii, która tropi i łowi ludzi. No więc tak, mamy oczywiście samą figurkę. I mamy też oczywiście do niej kartę. No bo jest ona nam potrzebna do gry. Tutaj troszkę smuteczek, że nie ma koszulki, muszę przyznać. Trochę brak konsekwencji, przydałaby się, chyba że była gdzieś tu jeszcze jedna, ale nie widziałem. No ale nic, to no cóż, włoży się w koszulkę. I teraz sam żywiczny pan, zobaczmy jak on wygląda. No, muszę wam powiedzieć, że potężnie piękny pan. Nie wiem jak to dobrze widać, wydaje mi się, że wystarczająco dobrze. Ale prawda, tutaj te rytualne blizny. No super fantastyczne, ta plecionka na brzuchu. No szczegóły są no fantastyczne. Jakieś trofea. No super, piękny pan. Na czym on tu stoi? Co on tu ma? O, właśnie, na rzeczonej głowie dinozaura, tak? No tak, przy żywicznych figurach takie rzeczy z reguły pasują średnio, ale no jakoś to się dopasuje, chociaż nie, to jest tylko nadlewka, więc to się ucina. Czy reszta pasuje, to się okaże. W każdym razie chłopak stoi na głowie dinozaura. Tu ma taki fantastyczny nóż, a la Kukri. Tu są reszta, prawda, tej jego spódnicy. Prześliczny jest. No i tu jest ręka z puszą. Już mnie korci, żeby go sklejać i malować, ale może najpierw jednak jakiegoś szeregowego, że tak powiem, pomaluję pana. Bo to tak, no żeby sobie wypróbować generalnie, co ja z nimi chcę zrobić. Myślę, że będę chciał jednak, że tak powiem, pójść w jakąś zieleń mimo wszystko. Nie dlatego, że to jakieś tam takie naleciałości, ale po prostu szczerze mówiąc, zawsze lubię malować zielony. Dlatego tak ich pewnie stworzę.
No i zresztą też właśnie bym chciał, żeby pasowało mi do pewnych innych zielonych panów, których mam. Stąd zachowam, że tak powiem, ten Games Workshopowy pomysł na skórę orków. No poniekąd, bo to niekoniecznie musi być dokładnie taka zieleń. Śliczna figurka. Słuchajcie, teraz jeszcze słowo tak, wziąłem tą instrukcję, żeby to składać, a tutaj ta instrukcja jest bardzo taka szczątkowa, to znaczy no, tu mamy dwie figurki, tu mamy dwie, znaczy to jest prawda po dwie z tych zestawów, a tu to już tak naprawdę mamy zestaw części rozpisany, co jak i gdzie, i szczerze powiedziawszy, nie jestem pewien, czy to jest aż tak sprytnie zrobione, że dowolny złożony, że tak powiem, tułów, a to akurat jest dość proste, bo teraz zauważyłem, że prawda mamy oznaczone je wszystkie A, B, B, czyli zakładam, że A składa się z A, tak, tu jest druga, D z D i tak dalej. I czy cała reszta dowolnie pasuje pomiędzy sobą? No jeśli tak, to jestem, że tak powiem, pod wrażeniem, że udało im się to, że tak powiem, w ten sposób zrobić. No niewątpliwie wypróbuję. Dobrze, no słuchajcie, tak wygląda sklejony przykładowy ludzik, prawda, tych Abardun, czyli orków konquestowych. Tak jak myślałem, to znaczy, prawda, te rączki są wymienne z rączkami, które, prawda, tworzą drugi typ tych panów. W tym wypadku to by był, prawda, ten Bloody Edge, a to jest po prostu Brave. I oczywiście te rączki można, tak jak mówię, powymieniać pomiędzy nimi, znaczy oczywiście jedne pasują bardziej, drugie mniej, w sensie jakiejś takiej pozy, którą chcemy zbudować, ale w sumie wychodzi to całkiem nieźle tam przy paru elementach, które próbowałem użyć. Jak one się mają wielkościowo? No więc tak, tu jest na przykład Iron Jaws Games Workshopowy. Ten pan w sumie ma w jakimś tam sensie najbardziej pozę zbliżoną do niego. No więc oni, jak widzicie, mają proporcje troszkę inne, takie, no powiedzmy, że mniej rysunkowe, no są wyżsi nieco niż, prawda, Iron Jawsi, no natomiast tacy generalnie, no nie wiem, czy to można tak nazwać, że mniej masywni, no ale generalnie tak trochę wyglądają, powiedzmy, że są mniej masywni, no mimo tego, że są, no, generalnie dość ogromni. Poza tym jeszcze co, no zbudowałem wszystkich czterech, znaczy wszystkich czterech w sensie po jednym z każdego typu, więc to byłby, prawda, ten oszczepnik, Javelin Man, czy nie pamiętam, jak oni się tam nazywają, i prawda, ci najbardziej fantazyjni Slingersi. No ten Slingers wygląda naprawdę okazale. Strasznie to jest fajne. Wyobrażam sobie, że chyba będzie wyglądało całkiem fajnie po malowaniu. Jakieś inne orki do nich jeszcze. Warchanter Iron Jawsowy. Tu jakbyście chcieli zobaczyć, jest, prawda, nowy ork z tych Cruel Boysów. Nawet no to on jest malutki, prawda, do nich. Może zróbmy tak i tak. Prawda, tu jest Cruel Boy, tutaj nie wiem, dla porównania, no tu jest stary ork, prawda, jeszcze sprzed tych, też Games Workshopowym, sprzed czasu orków plastikowych, to jest bodajże B1, no to widać, że jest malutki, podobnie tu jest z kolei ork Dragon Runowy, no on jest taki sam jak te Games Workshopowe, tutaj z kolei klasyczny ork, dość, prawda, z pudełka do edycji, której to tam, szóstej chyba, bodajże. No i jeszcze, powiedzmy, tutaj z tych nowszych Black Orków wydanych do tej bandy, wydanej do Underworlds. No jak widać, no ten chłopak jest ciągle w sumie największy, znaczy ten konquestowy największy, może nie najmasywniejszy w sensie jakichś takich proporcji, no ale generalnie jest dość duży. Jeśli bym chciał, prawda, jeszcze, powiedzmy, tu porównać do jakiegoś Games Workshopowego człowieka, no to taki to już to trochę wygląda, ten nasz ork, jak ogr. Nie wiem, tutaj na przykład jeszcze do jakiejś Victrixowy Celt, no to będzie jeszcze większy ten ork, no bo mimo wszystko, że tak powiem, ludzie Games Workshopowi to są dość duzi. No i tak, słuchajcie, jeśli chodzi o skalę, tak jak mówiłem, to jest dość duża skala, oni ją, prawda, proponują jako 38 mm. No nie mam ludzi, prawda, z Conquestu, no bo byśmy zobaczyli, że oni są trochę więksi, natomiast no trzeba przyznać, że jeśli chodzi o porównanie do figurek Games Workshop, to Games Workshop obecnie skala to jest już, że tak powiem, all over the place, jakby to powiedzieli Anglicy. Ktoś umieścił właśnie porównanie
figurek z tych nowych takich Age of Sigmarowych ludzi, ludzi powiedzmy, no znaczy jakichś tam chaośników i tak dalej, z ludźmi w skali 38 mm właśnie do Conquesta, no to ci ludzie 38 mm Conquestowi są mniej więcej wielkości tych, prawda, jakiś tam chaos, nie pamiętam, prawda, jak się w tym momencie te jednostki chaosu do AOS-a nazywają, ale oni są podobnej wielkości, także nie wiem, jak przekładać skalę Games Workshop na, że tak powiem, te niby ich 28 mm, bo to chyba już taka skala nie jest. To jest taki, tak jak w podręcznikach jest Power Creep, to tutaj jest taki Scale Creep też. Coraz większe te figurki są, mam wrażenie. No i tak mniej więcej ci kolesie wyglądają. Teraz jeśli porównać ich jeszcze troszkę między sobą, to przy składaniu ich zauważyłem, że troszkę ci slingersi, prawda, i ci włócznicy są jakby tacy mniej masywni, prawda? Te hopy stworzone do walki wręcz są takie masywniejsze. Nie jestem pewien, czy to będzie tu widać. Bardzo prawdopodobne, że tego nie będzie widać. Natomiast no, jak się to skleja, to tak powiedzmy, że widać. Nie wyżsi czy niżsi, ale tacy masywniejsi są, prawda, ci do walki wręcz, że taki nazwę. I teraz kilka słów krytyki względem samych figurek. Po złożeniu ich na wszystkich, że tak powiem, linie, gdzie łączą się formy, czasem są, znaczy czasem, prawie zawsze są takie bardzo, nawet bardzo wydatne, takie tworzą wręcz, wiecie, taki wzgórek, przepraszam. No, trzeba to, myślę, zeskrobać, bo to może wyjść dość słabo jednak przy malowaniu generalnie. I jeszcze jedno, no, widać u niektórych producentów jeszcze coś takiego, nie wiem, czy kojarzycie, ale to widać przy małych skalach szczególnie. Pamiętam, że to było przy tych tak zwanych żołnierzykach 1.72, że czasem występuje, co prawda takie drobne, ale takie rozciągnięcie szczegółów na bokach tych figurek. Nie jest to nic wielkiego, no ale jest, prawda? No, w Games Workshopowych figurkach już czegoś takiego nie obserwowałem od bardzo dawna. W sumie nie na każdej, bym rzekł, ale czasem przy niektórych formach jest to właśnie widoczne, że takie troszkę te szczegóły są, że tak powiem, rozciągnięte. No i to tyle, jeśli chodzi o figurki. Słuchajcie, dalej jestem z nich bardzo zadowolony. Ciągle nie wiem, co z nimi zrobię do końca. Natomiast, słuchajcie, mam jeszcze takie słowo, że tak powiem, refleksji na temat tych zasad, które były tu dołączone, czyli tego Warcry'a. I muszę przyznać, że jestem troszkę mocno zawiedziony jak na razie po przeczytaniu ich, bo wygląda, że to nie jest nic innego, tylko jakie takie, prawda, zeskalowanie w dół zasad głównych. Niczym się to nie zdaje nie różnić. Nie porównywałem dokładnie, jako że nie grałem w ani jedną, ani w drugą grę, to ciężko mi powiedzieć, że zupełnie autorytarnie. Ale tak mi się daje. Tam są nawet scenariusze, które widać, że nawet nie są przerobione na tego Warcry'a, bo odnoszą się do ilości figurek z gry głównej. No więc to takie już jest, że tak powiem, troszkę niedbałe. To znaczy, wiecie, no jest to reklamowane jako dwie gry, więc spodziewałem się troszkę czegoś innego przynajmniej. Natomiast na pierwszy rzut oka wygląda, że to się prawie niczym nie różni i to nie wiem, jak się będzie przekładało, bo powiedzmy, prawda, tu możemy złożyć no, cztery jednostki dwuosobowe i jednego bohatera. No, ja nie wiem, jak oni będą walczyć ze sobą, ale bo będzie to bardzo krwawe i bardzo szybkie, jeśli to bym dokładnie. Jeżeli to jest tak faktycznie, jak mi się w tym momencie wydaje, czyli działa zupełnie tak, jak główne zasady, no do tej, nazwijmy to, dużej, prawda, gry, w sensie, że no, regimenty są znacznie większe niż dwie osoby. No więc tu jestem troszkę zawiedziony, tym bardziej, że tak jak mówię, jest to reklamowane jako dwie gry. No, nie powinno być tak jak dla mnie reklamowane, jeżeli to się prawie niczym nie różni. Nie znaczy to, że to nie jest dobre jakieś wprowadzenie, powiedzmy, do faktycznie, jeżeli chcemy grać w główną grę, ale jeżeli na przykład byśmy chcieli grać w skirmish, to może się okazać, że no nie wiem, muszę wam przyznać, że muszę tego wypróbować. I wtedy się wyrażę zupełnie, ale na pierwszy rzut oka troszkę jestem tym rozczarowany. Natomiast figurki na pewno znajdą u mnie miejsce, już mam projekt armii, ale to może na za chwilę, chociaż pewnie spróbuję którąś z nich wymalować wcześniej, bo jestem ciekaw, jak te typy wyjdą. Słuchajcie, to wszystko na dzisiaj. Mam nadzieję, że troszkę to było jakieś takie, prawda, ciekawe i informacyjne dla tych, którzy być może się tymi figurkami zainteresowali, tak jak ja. Także no nic, no, żegnam się z wami i do następnego razu. Hej!